Hej, hej, witam was z powrotem, z tej strony Mirek. Nowinka. Nie muszę usłyszeć, prawda. Nowinka oczywiście zafailowana, będzie miał bardzo długi odcinek, którego polecamy oglądać. No jest, ludzie się zanudzą, na raty będą robić. Trudno się mówi. Dobra, lecimy. The Vault. The Vault, czyli... Zagapiłam się. Oh shit. Oh. I've warned you time and again, yet you persist on ignoring my orders. The contents of the Vault are rightfully the property of the Atlas Corporation. But you... you belong to me. Nope. Co ona robi? Oho! It's a trap. Ty, ona Vault otwiera. Ona Vault otwiera. Czyli grę kończymy? Yay! Sergeant, get your team ready to go inside. O! Surprise, motherfucker! Normalnie mi się jakieś wszystkie japońskie rzeczy nagle przypominają. Wow! Yes! Rozumiem, to że to oko celujemy? We wszystko, każdą kończynę. Może w oczy? Tak, to oko, krytykale lecą. Które? To duże? Tak. Ona tam pierniczy? Jest tak samo w tych matkach, jak jest taki kolorowy ten, to... To widzę, trafię, właśnie staram się trafić, o jest. A nie trafiam z tej odległości. O jest. Autofamo? Super. Co on robi, co on robi? Wow! On coś więcej robi oprócz stania, tak? No, ma te... O, maski. Okej, widzę. Ja, czyli wiesz, to nie jest takie głupie, bo ja już praktycznie nie mam amunicji, w którą będę mógł strzelać w niego. Ja mam dużo amunicji. Ale pozbywam się na razie matek. O, jest, kolejna. Teraz można rozwalać? On mi rozwalił słup, za którym stałam. Albo mnie odepchnął. Ty rozwalił słup, chyba hosty. Dobra, kolejna. Amunicja leci z ziemi. O, oj. Gdzie jest amunicja? Wpadła amunicja z ziemi, z nieba. O, mi się przyda. I też. Oj, dobra, to, rakiet nie te to amunicja z tej wypada, mi się wydaje. Gdzie jest? Te fiotowe w tym amunicja chyba jest. Fiotowych. Aha, spoko. Za chwilę. Wow! Co się stało, Nowi? No zobacz, co by te, na boki takie wielkie ręce wystawiło. Wow! Właśnie koło mnie taka jedna przeleciała. Cię wystraszyło. To matki się rozwala, czy to tylko zwykłe spoty na matkach? No nie wiem. Schował te matki, więc... No, co on robi? Oh shit! Ja nie wiem w ogóle, co się dzieje. Ja się muszę podregenerować. Jakoś zwolniła teraz walka. Oj. Powiedz to Mateuszowi. Adwem, potrzebuję pomocy. Idę. A, odrzuciła mnie, o kurde. To idzie do niego, czy ja idę? Oj, shit. Ja mnie zepchnęło ten. Kurde. By mnie nie zepchnęło, by mnie nie zepchnęło! Jesteś. Jest, dzięki! Dzięki! Jesus Christ! Wolę zło. Mi się amunicja kończy. O, ty też padłem, kurde! Shit. Widzę. Dobra. O kurde, słabo. Nie mogę sobie w nic trafić już. A bo trzeba coś się ruszać, bo im to rzucają tymi, to nie jesteśmy. I trzeba się chwilę ruszać. Z niej pozycji. No. Znaczy jest ciężko. Padłem. Widzę. Biegnę. Kurde, nie biegnę. O kurde, biegnę do Mirka, bo on był pierwszy.
Nie, Mateuszowi szybciej schodzi. Kurwa mać, nie zdążę do obu. Moralne decyzje. Kogo ratujesz, dziewczyno? Wszyscy wierzą w ciebie. A nie dam rady, tylko jednego. Ej, to ale jest straszne. Nie wiedziałem, że szybciej. To jest straszne. Ten trudny wybór moralny. I wiesz, że przez ciebie Mateusz w pomocy, nie? Zdajesz sobie z tego. Ale wróci. Wrócił, tak? Wrócił. Jest to z powrotem. Wziąłem do walki. Ale on ma świadomość, że wcale wiesz, nie pomogłabyś mu. Tak, uciekłaś. Minęłaś mnie, przerodził łupią. Irka wybrałam. Przepraszam. Zapamiętam sobie. Moja żona będzie ci to pamiętała, nie martw się. Widzisz chociaż ty. Jezus Maria, nawet nie chcę wiedzieć, co ja piję, ale dobre. Ściela. Aaa, trzeba się przed tym laserem chować, okej. Nie ratujcie mnie, żeby nie było. Nie? Nie. Ja się zaraz respawnuję, a tutaj przy okazji będę sobie tak robił. Mam tutaj fajny spot, teraz zginę, ale spoko. To mam biec do ciebie? Nie, mówię, że zaraz zginę, właśnie mam fajny spot, mam po 2000, walę sobie w tego kolesia, nie? A, super. A. Jeśli będzie za 2000. Dobra. Już się zrespawnowałem. Mówiłem, że nie było warto. Ach, lol. O, autofamo. Śmieszne, bardzo śmieszne. Autofamo. Dobra, kolejna broń mi się skończyła. A, też mi się skończyła. Uwaga, Mirek leci robić swoje. Chodź tutaj. Pokaż to swoje. O, dostałam. Proszę. Robi u nas, kurde. Welcome in Poland! Dobra, dzięki. Oh yes! Jest! Jest! Ciekaw co się stanie. Ciągnie go. Tak, ale coś dostaniemy z kart, z Volta? Nie po to tak. Całą wreszliśmy, tak? Wypadnie ci amunicja z nieba. I'm sorry I couldn't warn you about what was in it. But for you to be there to stop it. It couldn't have unfolded any other way. You did well, and your actions haven't gone unrewarded. The key won't open the vault for another 200 years, but I'm sure Tanis will pay you quite the fortune for it. Now go. I'll be watching. Ten jest zajebisty. Uwielbiam go. Oj. What? O kurde. Lol. What the F? Dobra. O. Oj, ja pierdzielę. Skończyliśmy. F w końcu. Pół roku grania! Najdłuższa gra ever! O, Jesus Christ, wreszcie! O, matko z córką! Ale powiem szczerze, że nie było aż taka zła. Ale nie, powiem wam, że długie przerwy, powiem wam, z drugiej strony bardzo nam służyły, bo w pewnym momencie się po prostu zdecydowanie przejedliśmy tytułem, ale ostatnie dwa razy, jak dzisiaj się spotkaliśmy, ostatnio, to nie wiem, chyba tydzień temu czy jakoś tak, to przyznaję, że miałem fun. Miałem fun z tej napierdzielanki. I pozytywnie zakończyłem tą grę. Zresztą, zobaczcie sobie później, jak wyglądała moja walka z tym bossem na samym końcu, jak włączałem Berserkera. Po prostu wchodziłem, po prostu nie wiadomo w co i zacząłem klepać jakieś tłuste mięso. Nie wiem, co się działo, ale było zabawnie i ciepło. Do dupy mu wchodziłeś, wiesz co? Tak, to była frontalna część i chyba to nie był facet, mam wrażenie, ale nieważne. Wchodziłem gdzieś. Aha! Ładnie sprawdzę, ładnie. Więc zapraszam serdecznie do moich filmów. Penetruję wszystko, zobaczycie. Każdą dziurę. Tak jest, nic się nie uchroni.
Ja pierdzielę. No to co, jak wam się podobało? Wasze kilka słów na zakończenie tej zacnej serii. Nie było tak źle. 2/10, nie polecam. Żonetka lepa. Nie, jeżeli chodzi o kooperację, to powiedzmy 4-5/10. Ale zespół 9/10, średnia 7,5. Nie mam się to dziś, nie będę właśnie siedzieć się właściwie na tą grę. Kooperacja nie prowadzi elementów fajnej współpracy, ale sam gameplay był dość ciekawy. Jakiś jak slash w świecie FPS. No. No, Brick, Markus Malden. O, muszę znaleźć Markusa Maldena. Właśnie poczułam, byli... jak laska mnie odkrywała przed chwilą. Był właśnie przed chwilą właśnie aktorzy, którzy grali voice-overy. Markus Malden, muszę go znaleźć. Ja często tak, jak mi się jakaś gra na przykład podoba, to często szukam sobie właśnie casting, raczej cast i po kolei kto kogo grał. Bardzo często bardzo znani aktorzy grają, albo z seriali, albo coś. No, zgadza się. Jest coś takiego, że warto sprawdzać teraz, bo już... No, w efekcie na przykład ten Shin grał. Nie Charlie Shin, tylko ten ojciec Shinów. Po prostu dziwny, ale bardziej pasuje... Ale najebardziej w klinie zapatrzeć na programistów. Jesteś dziwny, masz rację. Potwierdzamy. Dobra, no to co, chyba kończę. Ścinamy ten materiał. Dziękujemy wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że finał wam się podobał. 10 minut materiału o tym, jak się klepie wielkim mięsiste coś. Ale powiem wam szczerze, ale że sama animacja mi się podobała, jak tu babkę drwało. Coś dobrze takiego. Dobrze i tak. A kojarzycie grę Deus Ex? No nie w ogóle, no. Mówimy oczywiście o wersji Human Revolution, o tej części. Tak. No, to właśnie takie rzeczy mi się podobają. Ej, nie skończyłeś tej serii na YouTubie. Ja już zapomniałam, co tam się działo. Jest skończona, nie jest wrzucona, ale będzie wrzucona, nie Arsie. Nadrób do kopę do szmat. Z przyjemnością. O, dobra. Nadrobisz czy dokopić do szmatu? Nadrobię. Aha. Okej. Okay. Dobra, no to co? Bardzo wam serdecznie dziękujemy. Jaki nasze śliczny. Przechodzenie bordo... O ja, no mamy tego dzidziusia. Ja chcę takiego. Ale to jest prawie człowiek, wiesz o tym? Nie, to jest robocik. Taki chce być. My beautiful wife, Brandy, the most talented devs in the industry. To tam odczytałam. Fajne. Dobra, no to co? Chyba nawet się już kończą powoli napisy. Ta. Your mom, Brian Cousins. Twoja stara. Dobra, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, do usłyszenia, mam nadzieję, w naszych kolejnych seriach, które mam nadzieję nie skończymy na Borderze. Tak, będą nowe będą, serie. Oczywiście. Siemaneczko. Cześć. Żegna się z wami, Mirek. Nowinka. Proszę usłyszeć.pl. Pa, pa. Pa. Cześć.